I wojnie światowej dosłownie lawinowo przechodziły poszczególne państwa z ordynacji większościowych na ordynacje proporcjonalne, czyli Szwajcaria, która bardzo długo broniła się przed proporcjonalnością, wprowadziła w 19 roku, Holandia w 17 roku, Francuzi w 19 roku przeszli na specyficzny, ale jednak wariant proporcjonalności, Czechy, Austria, te wszystkie, można powiedzieć, organizmy, które się wyłaniały z I wojny światowej, z Polską włącznie, to wszystko przechodziło na proporcjonalność i dlatego tak się, można powiedzieć, elicie polskiej wydawało, że robi coś dobrego, tak? A gdyby tak uważnie popatrzyli na to, co się tak naprawdę dzieje w Polsce, to by mieli jakby inne spojrzenie na to, czyli zachwyśnięcie tą szerszą skalą upowszechnienia się proporcjonalności, bo się obronili, Niemcy też przeszli na proporcjonalność, na Donta, potem na swój specyficzny system. Niemcy, potężne państwo, wyciągało wniosek taki, że obalało dobry system Bismarcka na rzecz systemu, który dał im po prostu katastrofalne efekty w okresie dwustulecia międzywojennego, tak? Proporcjonalność, która ona nie pozwalała im budować rządów takich stabilnych, ale umożliwiała też ekstremistom wchodzenie łącznie z NSDAP. Po I wojnie światowej wpływy nadzwyczajne uzyskała lewica, tak? I ta socjalistyczna, która już od Niemcy, czy socjaldemokraci niemieccy, ideę proporcjonalności mieli już od programu erfurckiego z roku 1891, czyli na długo przed I wojną światową w ogóle. Socjaldemokracja niemiecka, bo to się przekładało na przykład na PPS na Górnym Śląsku, tak, która akceptowała ten program i też była jedną z pierwszych partii na ziemiach polskich, które wyborów proporcjonalnych popierała. Tak. I takich partii, i to później przyjęły za socjaldemokracją niemiecką, tą ideę proporcjonalnych wyborów przejęły później struktury II Międzynarodówki. Czyli można powiedzieć, cały międzynarodowy ruch socjalistyczny, zorganizowany i działający na różnych kongresach, operował ideą wyborów proporcjonalnych. Tak? I beneficjentami politycznymi I wojny światowej byli w wielu wypadkach socjaliści. Tak? W Austrii tak było, w Niemczech tak było, we Francji tak było. Tak? I można powiedzieć, socjaliści mieli otwartą ścieżkę do tego, żeby, a zwłaszcza ci Niemieccy, tak? A to był wzór dla całego świata socjalistycznego, żeby to po prostu przekładać na nowe prawo wyborcze. Ale też dokładali się liberałowie, na przykład w Anglii, czy Anglii się nie przebili, ale już od 180 lat. Zdają sobie Państwo sprawę z tego, że w Wielkiej Brytanii od 180 lat istnieje ruch, który chce wprowadzić... Ostatni efekt to był referendum. W 2011? Tak. W Wielkiej Brytanii, tak? W 2011? Tak. Tylko, że nie rozstrzygali tej kwestii. System, australijski. Ten system głosowania alternatywnego australijski. No ale sam fakt, że w Wielkiej Brytanii od lat 30. XIX wieku aż po dzień dzisiejszy właściwie istnieje silna formacja liberalna, która jest zwolennikiem wyborów proporcjonalnych. I współrządzi jeszcze do tego, tak. Jak będziemy budować tą Polskę po rozbiorach, no to będziemy budować na wzorach sprawdzonych, tak? Dlatego, że te okręgi jednomandatowe działały, jeżeli chodzi o wybieranie na przykład Sejmu Galicyjskiego zawsze, czyli na przestrzeni ponad 50 lat. To jest długi okres, tak? Jak się wybiera w okręgach jednomandatowych przez tak długi okres czasu, to wchodzi w krew całym pokoleniom, nie jednemu człowiekowi, ale dziadek i wnuczek głosują w takim samym systemie. To samo można powiedzieć o wybieraniu posłów do parlamentu ogólnoniemieckiego Reichstagu. To we Wrocławiu też było okręgi jednomandatowe i przez dziesiątki lat. Wrocław Wschód, Wrocław Zachód, tak? Każdy, można powiedzieć, jakby wrocławianin wiedział, gdzie się ma stawić i w jakim trybie wybierać. No. Wydaje mi się mogło, że ta przewaga jednomandatowości, ona się przełoży na myślenie o prawie wyborczym do parlamentu odtwarzającego się państwa polskiego, tylko że stało się niestety inaczej, to jest ta puenta, tak? Czyli
przez ten czas, kiedy dominowały okręgi jednomandatowe jako pewna praktyka polityczna, to jednocześnie z zachodu Europy, właśnie z zachodu Europy, płynęło na ziemię polskie myślenie o takiej nowalijce ustrojowej, takim czarodziejskim wynalazku, jakim była proporcjonalność wyborów. Tak? Można powiedzieć, to hasło proporcjonalności wyborów zrodziło się na bazie przekonania podwójnego, że z jednej strony, wybory większościowe to kogoś krzywdzą, jakiejś mniejszości takiej czy innej są w związku z tym niesprawiedliwe i po drugie, że wybory większościowe niekoniecznie muszą prowadzić do rządów większości, tylko mogą prowadzić do rządów mniejszości. No i z tego wypływała idea proporcjonalności. Ona jest dziedzictwem oświecenia, myślenia oświeceniowego w moim przekonaniu, dlatego że po raz pierwszy była formułowana przez wybitnych luminarzy epoki oświeceniowej. Jednym z pierwszych był hrabia Mirabeau, ale również ideę proporcjonalnych wyborów w Francji rozwijali tacy ludzie jak Jean Borda czy Marquis de Condorcet, tak? Czyli to jest XVIII wiek i w XVIII wieku pojawiła się idea postępu, idea taka, żeby kreować raj na ziemi, w ramach tego poszukiwano sprawiedliwości, więc można powiedzieć, jednym z efektów tego było pojawienie się pomysłu, żeby wybory były proporcjonalne. One się pojawiły też u Amerykanów, ale z innego powodu. Tak? Amerykanie, czyli Thomas Jefferson, Hamilton, oni też byli za proporcjonalnością, tylko u nich to nie była kwestia postępu czy oświecenia, tylko to była kwestia zracjonalizowania czy ustalenia, na jakich zasadach zbieramy podatki i na jakich zasadach wybieramy parlament. Tak? To była kwestia pragmatyczna. Odnosili proporcjonalność nie do podziału wpływu między partie, bo ich tam jeszcze wtedy nie było, tylko do układania, jak ma wyglądać reprezentacja poszczególnych stanów w parlamencie amerykańskim z punktu widzenia potencjału ludnościowego, jaki ma każdy stan. Zwracam uwagę na to, dlatego że dzisiaj też się szuka odpowiedzi na pytanie, czego dotyczy proporcjonalność. To Amerykanie się zastanawiali nad tą kwestią już budując własne państwo, ponad 200 lat temu i im wychodziło, że proporcjonalność tak, tylko że odnosili to do kwestii, tak, reprezentacji parlamentarnej w stosunku do liczby ludności. To, co jest niekwestionowane również przez nasz ruch, tak, że nie kwestionujemy tego, że liczba mandatów w Sejmie musi być jakby proporcjonalnie dostosowana do liczby wyborców. Tak? Ten aspekt proporcjonalności to my aspektujemy i uważamy, że to jest jakiś racjonalny wymiar proporcjonalności. No więc krótko mówiąc, to myślenie napływało na ziemię polskie przez cały drugą połowę wieku XIX i wywierało taki wpływ, że po pierwsze środowiska prawników Polski, konstytucjonalistów, intelektualistów stopniowo przechodziły na pozycję proporcjonalności. Tutaj dosyć istotną rolę odgrywali prawnicy związani z narodową demokracją i twórcy tego obozu w ogóle, bo jednym z pierwszych propagatorów proporcjonalnego systemu wyborczego był na przykład Zygmunt Balicki, który był współtwórcą obozu narodowego, a potem prawnicy konstytucjonaliści związani z narodową demokracją, jak profesor Siemieński czy profesor Buzek, krewny, profesor Józef Buzek, dalszy krewny obecnego profesora Jerzego Buzka. No i po drugie, za proporcjonalnością zaczęły opowiadać się pewne środowiska z różnych pozycji. Tak? Jednym z najwcześniejszych była właśnie narodowa demokracja, dalej socjaliści i demoliberałowie, zwłaszcza warszawscy. Bo galicyjscy byli dosyć długo zwolennikami okręgów jednomandatowych, natomiast te środowiska liberalne, warszawskie, na których czele stał Aleksander Świętochowski, znany myślę wszystkim jako wódz pozytywizmu warszawskiego, no, Aleksander Świętochowski był jednym z tych, którzy zaczęli w ogóle propagować ideę wyborów proporcjonalnych. A przypuszczam, że był w ogóle pierwszym w Warszawie, który rzucił hasło, żeby wybory oprzeć na formule proporcjonalnej, tylko że on wziął to nie od socjalistów, tylko od Johna Stuarta Milla, bardzo wybitnego myśliciela, który był jego guru intelektualnym i który na gruncie brytyjskim już w latach 40-50 propagował ideę wyborów proporcjonalnych.
No i to się, proszę Państwa, przybiło. Większość ugrupowań polskich, zanim wystartowaliśmy z niepodległością naszą, przyjęło do wiadomości to, że system wyborczy ma być oparty nie na praktyce i pragmatyce, takiej, którą wszyscy znali, tak? Tylko ma być oparty na tym, nowoczesnym i sprawiedliwym wynalazku, jakim była proporcjonalność. Czym się skończyło? Możemy taką pointą? No, skończyło się to w ten sposób. W 26 roku. No, skończyło się to właśnie spetryfikowaniem, czy najpierw tym, że przyjęto w listopadzie 18 roku i to podpisywał Józef Piłsudski jako tymczasowy naczelnik państwa, to mówię od razu, tak, że wprowadził ordynację proporcjonalną i na podstawie tej ordynacji proporcjonalnej przeprowadzane wybory do Sejmu Ustawodawczego i ten Sejm już pokazywał co do swojego składu, że może być problem z działaniem, dlatego że wyszło kilkanaście grup poselskich do Sejmu Ustawodawczego i nie zreflektowano się odpowiednio, więc zakończyło się to przyjęciem konstytucji marcowej, w której zapisano, tak jak w naszej, z 97, że wybory są proporcjonalne, tak? No i trzeba później było się męczyć. Próbę naprawy ordynacji podjął, to jest końcowa partia mojej książki, podjął jeszcze Józef Buzek i Narodowa Demokracja, ale się, można powiedzieć, ta próba naprawy ordynacji w 22 roku nie powiodła, czy można powiedzieć, przyjęto ordynację, ale właściwie bazującą na rozwiązaniach ordynacji poprzedniej. No i wszystko się skończyło, proszę Państwa, no, dramatem majowym, tak, w postaci zamachu stanu, dlatego że naprawianie ordynacji, jak nie dało efektu, no to w 22 roku przeprowadzono wybory i te wybory dały znowu parlament rozproszony, kilkanaście grup i on nie był zdolny do tworzenia większości rządowej. Tak? I można powiedzieć, ten parlamentaryzm stawał się zmorą dla wielu różnych środowisk. To nastąpiło załamanie państwowości Polski we wrześniu 1939 roku i to się natychmiast przekładało na myślenie o systemie wyborczym. Natychmiast, dlatego że nawet te takie lewicowe partie, jak Stronnictwo Ludowe, zaczęły przechodzić od popierania ordynacji proporcjonalnej na popieranie ordynacji większościowej. Jak się analizuje dyskusję, bo to jest już zdokumentowane i są opracowania z czasów II wojny światowej, to widać po prostu, że upadek państwa polskiego, kryzys, podziałał na myślenie w kierunku takim, żeby zmieniać ordynację, usensownić ją po prostu, oprzeć na mechanizmach większościowych, żeby generować sprawną państwowość polską. Dlatego też nie uwzględniono w tym myśleniu sprzed 20 kilku lat, tak? bo też należało zadać sobie pytanie, tak? jak Polacy widzą przeszłość sprzed II wojny światowej. To zrobili na przykład Francuzi. Ten powrót w 1958 roku do wybierania na podstawie systemu jednomandatowego wynikał z krytyki IV Republiki, czy ona istniała od 1946 do 1958 roku i z nieudolności Francji w tym okresie. A tu się okazało po lekturze, po tej dyskusji, po lekturze jeszcze kilku materiałów, że Francuzi w tym swoim myśleniu o naprawianiu państwa sięgali do okresu III Republiki, a zwłaszcza do okresu między I a II wojną światową, gdzie mieli ordynację proporcjonalną i ta ordynacja osłabiała państwowość francuską do tego stopnia, że jak profesor Baszkiewicz wylicza, rząd trwał na posadzie średnio 5 miesięcy. I teraz ludzie, którzy pomagali generałowi de Gaulle'owi tworzyć konstrukcję ustrojową V Republiki, od 1958 roku począwszy, to byli ludzie, którzy pisali pewne teksty już w latach 30., a więc jeszcze przed II wojną światową. René Capitan na przykład, bardzo wybitny prawnik, konstytucjonalista z Uniwersytetu w Strasburgu. Przeczytałem na świeżo właśnie jego memoriał z 1934 roku. Tak? I ten memoriał i to myślenie dało o sobie znać i dało efekt dopiero w 1958 roku, kiedy zmieniali system wyborczy. Ale na to myślenie wpływ wywierało doświadczenie nie tylko po II wojnie światowej i słabe działanie IV Republiki, tylko też słabe działanie III Republiki. Mi się wydawało, że Francuzi ratują się przed
kryzysem, jaki wynikał z istnienia i mechanizmów IV Republiki, a tu jestem zdumiony, że oni po prostu w tym myśleniu o Francji uwzględnili dwa okresy krytyczne, więc ten, który był po II wojnie światowej na pewno, ale też ten, który był przed wybuchem II wojny światowej, bo tam też elegancko to nie wyglądało. Ale innym przykładem są Włochy oczywiście, tak? Średnia trwania rządu we Włoszech po II wojnie światowej to jest 15-14 miesięcy, tak? Rok i lekko powyżej roku. Średnia trwania rządu. To jest ciągła rotacja i to jest ciągle nieuporządkowana struktura i to wynika też jakby z upowszechnienia się proporcjonalnej ordynacji wyborczej. Włosi do roku 1919 mieli system większościowy i okręgi jednomandatowe. Tam próbowali to od czasu do czasu korygować i nie przynosiło to większych efektów. Jest taka cała książka pana Macieja Rakowskiego o reformach systemu wyborczego włoskiego właśnie w tym okresie. I w 1919 roku postawili na proporcjonalność. Ta proporcjonalność nie przełożyła im się na sprawne państwo. I działała praktycznie niecałe 4 lata, bo zamknął ten, można powiedzieć, parlamentaryzm włoski Mussolini w 1922 roku. Jest ciekawe, że zauważcie Państwo, jak szybko się to dokonało we Włoszech, tak? 3 lata otwarcia takiego na pełną full demokrację, taką parlamentarną z proporcjonalnością i po 3 latach wyłania się siła, która mówi po prostu, że to jest nieudolne państwo i rząd niezdolny do działania. Tak? Po 3 latach działania ordynacji proporcjonalnej już się pojawiła nowa siła, która zakwestionowała w ogóle demokrację. Wprowadził Mussolini nową ordynację wyborczą, można powiedzieć taką bardzo egzotyczną, w ramach której rozstrzygano rzecz tak, że partia, która wygrywa wybory, czy zdobywa największą ilość głosu, przejmuje kontrolę nad parlamentem. Czyli dostaje z automatu, nie z jakiegoś tam podziału sprawiedliwego, tylko z automatu 3/4, czy ponad 50%. Właśnie do tego wróci, a to może w historii, może to po przerwie zrobimy. Właśnie o to. To jest taki tylko dokończę, żeby... Tak, teraz temat, który jest nam poruszony, czyli książka z tymi przykładami, tak. To czy da się wysnuć wniosek odwrotny? Ile czasu mniej więcej na zasadzie przykładów historycznych potrzeba, żeby po wprowadzeniu jednomandatówek poprawiło się? 3 lata, 10 lat, jak to? No bo dobrze jest znać taką choćby jakąś hipotezę, tak? Że do poprawy systemu, do poprawy Może pan Patryk mieć rację, że problem jest poważny. Czyli do pańskiego poprzedniego pytania dodać można przypadek francuski, włoski, japoński, tak? U Japończyków też po prostu dramatyczna sytuacja i w latach 90., a więc stosunkowo niedawno, Japończycy też szukali ratunku dla oczyszczenia życia z korupcji na przykład w tym, żeby zmienić system wyborczy. Czy takich przypadków krajów, które zmieniały system wyborczy z myślą, że ma to ratować państwo, jest więcej. Nie tylko sama Francja, która jest takim sztandarowym przykładem, a Włochy. No i obok teraz jest głośno w Rumunii, była jakiś czas temu, tam była chyba zmiana na system brytyjski, która się nie powiodła. Czechy. Niech pan zwróci uwagę na to, co się dzieje w Czechach. Ponad trzy miesiące potrzebowali, żeby wygenerować rząd. I to nie wiadomo, co z tym rządem będzie, czy on przetrwa następne 3 miesiące. Myśmy nawiązali taki pierwszy kontakt z takim naszym odpowiednikiem w Czechach, pewnie będziemy się z nimi spotkać. Jest taki ruch, się nazywa Wybieraj Bezpośrednio, Prima Mowa, Słuchajcie, że pisaliśmy na nich listy. I oni generalnie też próbują, tam dwie partie też nowe zupełnie do parlamentu, gdzie jedna i druga mają w programie właśnie ją. We Włoszech też to się pojawia, to jest taki ruch 5 gwiazd, takiego komika Beppe Grillo. No to może po przerwie, bo to jest dość dużo wątków, że te głosy się pojawiają, że ta proporcjonalność, ona działa może w państwach skandynawskich, w państwach małych, jako tako, ale w naszych państwach Europy Środkowej, no i wydaje się, że... A w Belgii, jak państwa skandynawskie, to jest trochę inaczej, są protestanckie państwa, gdzie całkiem inaczej... To ze przypuszcza długo, czy był kryzys rządowy. O to chciałbym. Belgia jest pierwszym państwem w Europie, które wprowadziło
proporcjonalny system wyborczy. Nie. W ogóle w historii. Tak? Pierwsze państwo, które wprowadziło proporcjonalność, to była Belgia, i to jest rok 1899, i ten fakt, że Belgowie wprowadzili, zainspirował inne państwa. Tak? Za Belgią też wzór dla Polaków. Polacy to analizowali przed pierwszą wojną światową, co się dzieje z tą dyskusją belgijską. I ten przypadek, że zaistniał taki fakt, że państwo wprowadza proporcjonalność, miał porównywalny wpływ jak z przenikaniem się tych wszystkich poglądów korzystnych dla proporcjonalności. Tak? Ponieważ jeszcze w XIX wieku powstał przypadek, czy zaistniał przypadek, że państwo wprowadza proporcjonalność, oddziaływał na myślenie polskie. Na przykład zachłyśnięty był profesor Józef Buzek u nas, ten profesor Siemieński, tak? Pisali całe teksty, tak, pełne zachwytu. Belgia chyba biła teraz rekord Guinnessa w nieposiadaniu rządu, tak? To było 18 miesięcy. Dlatego mówiłeś, że w małych państwach to działa. Ale tam jest specyfika... W Belgii nie działa. Trzeba balonów na mandat. Nie, że działa. To tam brak rządu nie przeszkadza. Właśnie. No nie, że na myśli to, że nawet w małych państwach ta ordynacja proporcjonalna też może działać. Ale ja uważam, że ten... Ja uważam, że ten przypadek belgijski trzeba jednak analizować dokładnie, dlatego że Belgowie są trójnacyjną strukturą, dwunacyjną właściwie, i gdyby nie to, że mają ten system proporcjonalny, no to byłoby, to jest pytanie, czy w ogóle przetrwają. Już oczywiście też inne pytanie, czy proporcjonalność wystarczy, żeby w ogóle przetrwali, bo może się okazać, że proporcjonalność też nie gwarantuje istnienia, ale generalnie przez te ponad 100 lat to ta proporcjonalność pozwalała im, można powiedzieć, utrzymywać równowagę, która jest taka aptekarską, po aptekarsku budowaną równowagą między walonami a flamandami, że tak układają tą proporcjonalnością wpływy w parlamencie, żeby każdy był zadowolony, ale obserwować to trzeba. Bo pytamy się, czy przypadek brytyjski jest czymś pomocnym w naszej argumentacji. Wydaje mi się, że w niewielkim stopniu, tak? Że nie da się po prostu pokazać Belgii jako kraju, w którym proporcjonalność jest destrukcyjna. Tak, bo gdyby wprowadzić system większościowy, to prawdopodobnie byłby jeszcze bardziej destrukcyjny, tak? Rozumiemy się? Czy to się specjalnie nie nadaje? Natomiast inne państwa tak. Ja mam pytanie, czy w tych wszystkich europejskich koordynacjach proporcjonalnych funkcjonuje coś takiego jak próg wyborczy? No istnieją progi wyborcze. Niemcy mają 5%, Szwedzi chyba z 4%, tak? W różnych krajach jest on różny. Natomiast są kraje takie, które, bo proporcjonalność ma wiele oblicz. Na przykład Holandia czy Izrael to są kraje, które nie mają podziału na okręgi wyborcze, czyli cały kraj jest jednym okręgiem wyborczym, okręgiem narodowym, tak? Cały kraj jest jednym okręgiem wyborczym i wtedy ten próg jest, żeby osiągnąć pełną proporcjonalność, to wtedy ten próg musi być lokowany maksymalnie nisko. Czyli na przykład w Holandii jest to około tam chyba 0,7% trzeba przejść, żeby się znaleźć w parlamencie. W Izraelu, jeśli dobrze pamiętam, to jest lekko, niedużo ponad 1%. Bardzo, bardzo niewiele. Czyli Izrael też jest... W kontekście tego, przepraszam, gdy koordynacja proporcjonalna się położyła, wtedy na jakiś próg był? Nie. Tak, czyli jak może próg był właśnie lekarstwem. Próg jest elementem większościowym. Tak przyjęto u nas, bo wybory pierwsze u nas w 91 roku były proporcjonalne, ale bez żadnego progu. Tak? I obliczanie było na podstawie metody Hera Niemeyera, metody największych reszt. Tak? I efekt był taki, że do Sejmu naszego weszło grubo ponad 20, jeszcze gorzej było niż w 19 roku. 20 weszło, ale na końcu roku 34, później tak. Jeszcze 36. Łącznie z Polską Partią Przyjaciół Piwa, Janusza Rybnickiego, pamiętamy, tak? Czyli to rozbicie było dramatyczne i właściwie był elementarny problem z generowaniem rządów. I jeżeli dobrze pamiętam, to żaden rząd nie był większościowy, tak? Ani rząd Olszewskiego, ani rząd pani Suchockiej nie był rządem większościowym, to były rządy mniejszościowe. Czyli od razu się odsłonił ten centralny problem dla parlamentaryzmu, tak?
Tak, tylko to był problem ogólnie proporcjonalności. Tak. I zamiast wprowadzić JOW-y, zrobiono to próg. Zrobiono próg. Ale jest tak naprawdę... Tutaj spiskowa teoria dziejów wchodzi. Bo może ktoś specjalnie to zrobił, nauczony doświadczeniem, poprzednik, tak? Państwem, może ktoś specjalnie tak zrobił. Bo wiedział, że się to tak skończy. I żeby później po kilku latach objąć władzę i mieć i prezydenta, i pełny rząd. Przewodzącym czynnikiem tak naprawdę. Istnienie progu jest sprzeczne z ideą proporcjonalności, bo, dlatego że idea wyborów proporcjonalnych zakłada, to jest centralny moment idei proporcjonalności, że każdy jest reprezentowany proporcjonalnie do potencjału, który ma w społeczeństwie. Tak? Łącznie z tymi, którzy mają 1% czy 0,5% poparcia. Tak? To jest centralny motyw wyborów proporcjonalnych. I z tych XIX-wiecznych dyskusji on wprost wynika, tak? Kwestionowano system większościowy dlatego, że jest niesprawiedliwy. Niesprawiedliwy jest dlatego, że większość tłamsi mniejszość i ta mniejszość się nie może przebić. Idea wyboru proporcjonalnego mówiła coś takiego, że każdy, kto ma jakiekolwiek poparcie, powinien to poparcie przekładać na mandaty poselskie, tak? Każdy. A jak się wprowadzi próg, no to od razu widzimy, że sprawiedliwość robi się taka specyficzna bardzo, tak, że obraca się przeciwko sobie i staje się niesprawiedliwością, tak? No bo ktoś, kto jest duży i przekracza 4-5% czy 10%, jak w niektórych krajach, bo Turcja ma 10%, no to po prostu wchodzi do parlamentu, a ktoś, kto nie przekracza progu, nie wchodzi, no ale jaka tu sprawiedliwość jest wtedy, tak? A to może nie powinniśmy walczyć z koordynacją proporcjonalną? A z tym progiem 5-procentowym ordynacja proporcjonalna sama się boi. No tylko, że... No. Może łatwiej będzie spróbować na 5% W wieku XX pojawiła się, bo spróbuję wytłumaczyć, skąd się to wzięło. W wieku XX pojawiła się typologia parlamentaryzmu i między innymi próba ustanowienia nowego modelu parlamentu, tak zwanego parlamentu zracjonalizowanego. To parlament zracjonalizowany to jest parlament, który ma takie elementy, można powiedzieć, jakby ułatwiające istnienie i efektywność parlamentaryzmu jako pewnego systemu sprawowania władzy w sposób demokratyczny. I na tą racjonalizację składa się kilka rozwiązań. Jednym z nich jest to, że się stosuje próg wyborczy i to jest, można powiedzieć, bardzo silnie akcentowane, że to jest ta nowoczesna forma parlamentaryzmu, która po prostu zapobiega rozdrobnieniu i umożliwia tworzenie większości, jak i też na przykład elementem tego parlamentaryzmu zracjonalizowanego jest to, że przyjmuje się konstruktywne wotum nieufności, tak? Czyli żeby parlament istniał, to jeżeli chce obalić rząd, musi po prostu wskazać nazwisko nowego premiera, tak? To są te elementy, które budują tą nowoczesną postać parlamentaryzmu, właśnie takiego racjonalnie skonstruowanego. Tylko że jak skonfrontujemy ten racjonalny parlamentaryzm z ideami przewodnimi, a taką ideą przewodnią jest zasada sprawiedliwości, no to mamy kolizję ewidentną. Tak? Budujemy racjonalny parlament, ale to się dokonuje kosztem mniejszych, małych, słabych. Tak? A co to za demokracja, która wyklucza słabych? Demokracja brytyjska nie jest, parlamentaryzm nie jest racjonalny, jest większościowy, ale ten większościowy parlamentaryzm brytyjski nie tnie słabych, daje szansę słabym. Tak? W tej chwili, jak patrzyłem ostatnio w internecie na skład parlamentu brytyjskiego i brytyjskiej Izby Gmin, to tam jest około 11 partii w Izbie Gmin. W tym 3 są takie, które mają po jednym pośle. Tak? To wyobraźmy sobie parlament wybierany proporcjonalnie, gdzie jakaś partia ma aż jednego posła. 3 partie mają po 2 czy po 3 posłów, tak? Czyli to jest system, który daje właśnie szansę tym małym. Tak? Czyli w pewnych sytuacjach on może być bardziej sprawiedliwy jako system większościowy niż system proporcjonalny, który teoretycznie jest bardziej sprawiedliwy, tak? Bo ma progi i te progi, można powiedzieć, jak gilotyna tną. Nie dopuszczają tych małych. Ja mam jedno pytanie. Bo...